Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ustawa, nad którą rozpoczęliśmy procedowanie, jest ustawą, która ma również wprowadzić lepsze warunki konkurencji na rynkach energii. A ja mam pytanie związane z rynkiem gazu, bo kluczem do poprawy konkurencyjności na rynku energii jest niewątpliwie uruchomienie terminalu i całego LNG w Świnoujściu. W ostatnich miesiącach otrzymujemy bardzo sprzeczne dane na temat postępu prac na tej chyba najważniejszej w tej chwili energetycznej inwestycji w Polsce. I w związku z tym mam pytanie do pana ministra. Czy moglibyśmy uzyskać wiarygodną informacje na temat rzeczywistego zaangażowania prac inwestycyjnych w terminalu LNG w Świnoujściu. Dziękuję.